Wysoka Rado, otwieram obrady 23. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji jest obecnych 20 radnych, co potwierdziliśmy w systemie. Pan radny Wojciech Prokocki usprawiedliwił swoją nieobecność. Witam serdecznie panie i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, pana Piotra Petrykowskiego, zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana, pana sekretarza, pana Roberta Pająka. Witam szefów jednostek organizacyjnych naszego samorządu. Są na galerii, jak widzę. Witam media Goniec Bartoszycki oraz telewizję kablową Bartsat. Dzisiejsze obrady, jak państwo widzicie, kontynuujemy w siedzibie Bartoszyckiego Domu Kultury ze względu na oczywistych względów, ale myślę, że tutaj wymogi sanitarne i epidemiologiczne są spełnione, także możemy się czuć bezpiecznie. Niemniej prosiłbym, gdy będą wygłaszane czy to opinie, czy ewentualnie dyskusje, żebyśmy w sposób nadmierny nie przeciągali tej sesji, żebyśmy mogli ją sprawnie przeprowadzić. 23. sesja Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad, sprawozdanie jednostek organizacyjnych samorządu miasta Bartoszyce za 2019 rok oraz proponowany projekt uchwały otrzymaliście państwo w przypisanym statucie terminie i przechodzimy do realizacji porządku obrad, czyli punktu 2. Proponuję, żebyśmy omówili sprawozdania w kolejności tak, jak zapisano to w porządku obrad. To jest BEDEK, Miejska Biblioteka Publiczna, BOSIR, ZAO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zakład Usług Komunalnych. I tutaj, tak jak już prosiłem, również bym był bardzo wdzięczny, gdyby opinie były zwięzłe, krótkie i takie w takim syntetycznym trybie. I proszę tutaj panią Ewę Kapusto, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o przedstawienie opinii dotyczącej sprawozdania Bartoszyckiego Domu Kultury. Korzystamy z mikrofonów, które są na przejściach. Bartoszycki Dom Kultury przedstawił bardzo skrupulatną, taką dokładne sprawozdanie swojej działalności. Wykazał, w ilu sekcjach pracują, jakie wydarzenia i kulturalne i inne imprezy się dzieją, których są i organizatorami, i współorganizatorami. Jest ich bardzo dużo, bo jest tam ponad 200 tych różnych wydarzeń, działań i takich podobnych spotkań różnych. Na bieżąco są wykonywane zakupy, bieżące remonty. Komisja w rozmowie online opiniuje pozytywnie to sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Bartoszyckiego Domu Kultury z realizacji zadań w 2019 roku. I proszę również panią Ewę odnośnie sprawozdania Miejskiej Biblioteki Publicznej o opinię. Pan dyrektor przedstawił sprawozdanie z Miejskiej Biblioteki Publicznej, która trochę się w trudnych warunkach teraz pracuje, ale wszystkie działania, które się działy i dzieją nadal, są opisane dość szczegółowo. No, my jako komisja to życzymy szybkiego powrotu na stare miejsce, odremontowanych pomieszczeń i tu również komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej z realizacji zadań w 2019 roku. I proszę bardzo, pani Ewo, jeśli chodzi o Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pan dyrektor wykazał właśnie, w jaki sposób on funkcjonuje, z jakimi innymi instytucjami, klubami, stowarzyszeniami współpracują przy organizacji imprez, zawodów, turniejów sportowych. I komisja również, no oczywiście też sprawy finansowe, komisja również opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie?
Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z realizacji zadań w 2019 roku. Następne sprawozdanie opiniowane przez panią Ewę to Zespół Administracyjny Oświaty. Proszę. Zespół Administracyjny Oświaty przedstawił sprawozdanie za rok 2019. Przedstawił bardzo również środki, jakie zostały dodatkowo pozyskane przez placówki oświatowe, działalność i realizacja budżetu przez zespół, jak również takie ogólne zasady pozyskiwania tych w programach, które przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bartoszyce. Sprawozdanie zawiera informacje również o środkach otrzymanych i wydawanych na cele oświatowe przez Samorząd Miejski w Bartoszycach i również komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Zespołu Administracyjnego Oświaty z realizacji zadań w 2019 roku. Następne sprawozdanie to jest sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę bardzo, pani Ewa. Tutaj pani dyrektor, tym razem nie pan dyrektor, przedstawiła bardzo skrupulatnie cały budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jego źródła finansowania, strukturę, koszty bieżące prowadzenia tego ośrodka. Zapoznała również między innymi z realizacją zadań statutowych, zadaniami zleconymi, własnymi, programem rządowym, które realizują. Dokładnie przedstawiła działalność wewnętrznych placówek, ich struktury i finanse, jak również właśnie projekty i działania dodatkowe dofinansowane ze środków zewnętrznych. I tu również komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań w 2019 roku. Następne sprawozdanie dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy. Proszę bardzo. Dom Samopomocy, Środowiskowy Dom Samopomocy, sprawozdanie merytoryczne, a w nim w jaki sposób zostaje właśnie udzielana pomoc w ramach SDS-u. Również są przedstawione zasoby finansowe przeznaczone na jego funkcjonowanie. I tutaj również komisja pozytywnie. I dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, stwierdzam, że sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostało przez Wysoką Radę przyjęte. Następne sprawozdanie to jest sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych i tutaj poproszę panią przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, panią radną Ewę Pisarską o przedstawienie opinii dotyczącej sprawozdania. Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała działalność Zakładu Usług Komunalnych, zwracając szczególną uwagę na fakt bardzo pozytywnych działań, jakie Zakład Usług Komunalnych prowadzi na terenie miasta. Widzimy to wszyscy, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ale komisja jednocześnie przypomina o konieczności zakupienia ciągnika rolniczego, ponieważ ten, który mamy, jednak ma 50 prawie lat i on w każdej chwili może się zepsuć, a co za tym idzie, większość prac może nie zostać wykonana. Także przypominamy tutaj jeszcze raz o tym, że jeżeli wygospodarujemy takie pieniądze, to bardzo prosimy o to, żeby ich wspomóc. Także komisja pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo, pan radny Karol Kłopsiński, do mikrofonu proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wczytałem się w sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach i mam taką sugestię, może pytanie, ale myślę, że to na przyszły rok do podsumowania kolejnego 20 roku, ponieważ Zakład Usług Komunalnych bardzo dużo robi w naszym mieście alejek, dróg, przejść. Chciałbym po prostu uzyskać informację i jaka to była odległość, ile się udało zrobić na przykład takich ciągów pieszych, wyłożyć podruków, ale to myślę, że w tej chwili nie uda się dla dyrektora odpowiedzieć, ale to przy następnej to było takie budujące i obrazujące zakres pracy, gdybym na przykład byśmy mogli się dowiedzieć, ile chodników, ile dróg udało się wykonać w ramach pracy Zakładu Usług Komunalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz, tak? Raport o stanie gminy. W tym raporcie pan poproszę ewentualnie o uwzględnienie tej prośby. W raporcie będzie to widoczne, co wykonano w poprzednim roku dokładnie z metrami. To będzie najważniejsze. Dziękuję. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych z realizacji zadań w 2019 roku. Punkt drugi porządku obrad jest to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/23. Poproszę panią radną Lucynę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany budżetu została wypracowana telefonicznie poprzez kontakt z wszystkimi członkami i rozmowy z panem skarbnikiem. A punkt A dochody, dział 801, rozdział 801-95, zwiększenie dochodów o 79 200 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu Zdalna Szkoła Zakupu Komputerów. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie o sumę, o kwotę 3448,19 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania projektu Bądź Aktywny. Opinia komisji pozytywna. Wydatki. Dział 750, rozdział 750-23, zwiększenie o 4617 zł planu wydatków z przeznaczeniem na środki ochrony bezpieczeństwa pracowników urzędu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758-14, zwiększenie o 112 883 zł plany wydatków w związku z wyrokiem sądu o zwrocie dotacji otrzymanej na realizację projektu Bartoszyckie Przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce. Zwrot dotyczy sumy 99 860 zł dotacji i 13 023 zł odsetek. Zwrot wynik z tytułu uchybień stosowania wytycznych dotyczących publikacji ogłoszeń o zamówieniu na platformie konkurencyjności zgodnie z zasadą konkurencyjności. Ten dział wywołał największe kontrowersje i dyskusje członków komisji. Po wyjaśnieniach, które uzyskaliśmy od pana skarbnika, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-995, zwiększenie o 79 200 zł planu wydatków na zakup komputerów do szkół, do zdalnej nauki. Tutaj się planuje zakup 48 tabletów z oprogramowaniem. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie o 3448 zł planu wydatków na realizację projektu Bądź Aktywny oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach projektu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-09, zmniejszenie o 117 500 zł planu wydatków w związku z rezygnacją z organizacji Dni Bartoszyc i rozdział 921-16, zmiana klasyfikacji dotacji na modernizację biblioteki z bieżącej na majątkową. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, otwieram dyskusję, ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pierwsza była, się zgłosiła, zauważyłem, pani radna Ania Winięta. Bardzo proszę do mikrofonu. Ja chciałam się zapytać o te wyjaśnienia dotyczące właśnie zwrotu z tytułu uchybień stosowania wytycznych. Pani przewodnicząca powiedziała, że na komisji to było dyskutowane, ale może by coś szerzej nam wszystkim, również i mieszkańcom, udzielono wyjaśnień w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca, proszę. Szanowni państwo, w tym samym temacie, także dziękuję. Proszę bardzo, pan dekan Rogowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie odnośnie działu 801 z dochodów. Chciałem pogratulować do urzędu, że udało się pozyskać środki na zakup komputerów. Chciałbym się dowiedzieć,
ile tych komputerów będzie za kwotę 79 200 zł? I kolejne pytanie mam w związku z że tak powiem, rezygnacją z organizacji Dni Bartoszyc, pozostały środki 117,5 tysiąca. Mam pytanie do dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury. Czy ewentualne zaliczki zostały dla gwiazd wykonawców zwrócone na konto, że tak powiem, Bartoszyc? I pytanie też do dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury. W związku z tym, że zostały odwołane i zrezygnowano z organizacji Dni Bartoszyc, chciałbym się dowiedzieć, myślę, że mieszkańcy również, co nas ominęło, jakie gwiazdy zostały zakontraktowane, co po prostu, czego mieszkańcy Bartoszyc nie zobaczą w związku z tym stanem, który teraz jest. Dziękuję. Dziękuję. Można? Nikt chyba poza, nikt więcej z Państwa nie chce zabrać głosu w sprawie. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Ja odpowiem na pytanie związane na początek, bo czekam, żeby Pan Skarbnik jednak tu zszedł, bo chciałbym, że jeżeli wyjaśniał w komisji, to chciałbym, żeby to ponownie powtórzył. Mnie nie było na tej komisji, więc nie znam wyjaśnień Pana Skarbnika. Ja mam swoją oczywiście teorię do tego i dopowiem, jeżeli Pan Skarbnik już wyjaśni. Natomiast jeżeli chodzi o zakup komputerów, za tą kwotę od razu powiem, dotacja była najprostszą dotacją, jaką można wykonać. Złożyliśmy zapotrzebowanie, otrzymaliśmy natychmiast pieniądze i myślę, że każdy samorząd, który składał takie zapotrzebowanie, otrzymał te pieniądze. One były z rezerwy finansowej, z programu specjalnie stworzonego, związanego właśnie z możliwością wypożyczania, to jest istotne, wypożyczania sprzętu, czy dla uczniów, czy dla nauczycieli, jeżeli chodzi o zdalne nauczanie. Komputerów dokładnie 48 z oprogramowaniem podstawowym, czyli no teraz jesteśmy w trakcie zamówienia, czyli raczej będzie to Windows 10, i raczej to będzie Office, tak? Mówię raczej, ponieważ może być równoważne, ale mam wątpliwości, czy równoważne coś takiego będzie istniało. To nie jest forma przetargu, jest to forma zapytania ofertowego. Chcemy sprzęt mocniejszy, czyli staramy się o sprzęt poleasingowy z gwarancją długą, aby w momencie, w którym on trafi do ucznia, nie był sprzętem. Mogą być tam jakieś ryski, jeżeli chodzi o klawiaturę i inne rzeczy, to nie jest problemem. Natomiast dla mnie jest ważniejsze, żeby on dosyć sprawnie chodził, bo wiadomo, że w cenie 78 tysięcy czy 80, gdybyśmy podzielili to nawet przez 2 tysiące, byłoby to 40 komputerów. My chcieliśmy troszeczkę więcej tego mieć i z oprogramowaniem, tak? Bo 40 komputerów bez oprogramowania to jest około 2 tysięcy, żeby on się do czegoś nadawał, więc staramy się po leasingowy. Wiemy, że taki sprzęt jest dostępny. Oczekujemy na rozstrzygnięcie tematu. Poproszę pana dyrektora, że odpowiedział na końcówkę, a później pana skarbnika w temacie związanym, bardzo istotnym też dla mnie. Ja będę chciał skomentować po wypowiedzi pana skarbnika. Dziękuję. To proszę może pan dyrektor. W odpowiedzi na pytanie radnego Karola Kapuścińskiego chciałem powiedzieć, że no w tym roku grupy, które miały wystąpić, powiem tutaj o głównych gwiazdach podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce, to jest Budka Suflera, zespół Czerwone Gitary, zespół Red Lips, Jack Sparrow i zespół Imperium. Takie zespoły miały wystąpić podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce. Jeśli chodzi o wycofanie tych umów, zadatki wpłacaliśmy jedynie w przypadku grupy Red Lips. Wysłaliśmy pismo z prośbą o zwrot, to jest kwota 7,5 tysiąca złotych brutto. Z naszych informacji wynika, że zespół oraz menadżer, bo menadżera też informowaliśmy, nie odebrał jeszcze listu z naszą prośbą z Poczty Polskiej. Pozostałe zespoły, nie było żadnego problemu. Mieliśmy troszeczkę zamieszanie z Budką Suflera, to było związane ze śmiercią Romualda Lipki. Jednak no, doszliśmy do wspólnego konsensusu, ta umowa została zawarta. No, w przypadku pandemii wiadomo, że Dni Bartoszyc nie mogą się odbyć. Także pozostałe zespoły żadnych problemów nie stwarzają, rozumieją całą sytuację. W przypadku grupy Red Lips czekamy na odczytanie pisma przesłanego przez nas. Na razie nie zostało odebrane. Rozumiem to wszystko, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, może pan skarbnik. Jeżeli chodzi o ten zwrot dotacji, postępowanie było tutaj dwuetapowe. Najpierw decyzja
zarządu województwa, później wyrok sądu i najogólniej rzecz biorąc, najkrócej, jak to można skrócić, zamawiający zastosował wszystkie zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast nie została zrealizowana jedna zasada wynikająca z wewnętrznego regulaminu, który obowiązuje przy udzielaniu zamówień ze środków RPO Warmia i Mazury. Tak najkrócej mówiąc. Dobrze, pan jeszcze burmistrz chciał dopowiedzieć, proszę. Nie jestem dumny z tego powodu, powiem po pierwsze. Po drugie, zdecydowałem się na coś, co jakby zapobieży tego typu działaniom. To znaczy nie chodzi tylko o moją osobę. Ja jestem już na pierwszym semestrze, za chwilę będę kończył zamówień publicznych. Wysyłam jeszcze 3 pracowników z urzędu na zamówienia publiczne, abyśmy takich błędów unikali. Rozumiem, że wydarza się sytuacja, kiedy ktoś nie czyta do końca wytycznych, natomiast nie powinna się wydarzyć. Ja ze swojej strony serdecznie przepraszam, natomiast pracownik ma notatkę służbową wpisaną, w tym momencie nagany jeszcze nie daje, ale jest to dla niego tak zwany znak ostrzegawczy. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś jeszcze w dyskusji chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Panie burmistrzu, ja mam pytanie odnośnie tych 4 tysięcy. Czy my musimy zwiększać kwotę o te 4 tysiące, czy nie możemy tego wziąć z zarządzania kryzysowego i zakupić tych materiałów na zabezpieczenie, na ochronę, na zabezpieczenie przeciw koronawirusowi? Mamy 4 tysiące, nieduża kwota co prawda, ale jeżeli mamy kwotę na zarządzaniu kryzysowym, to myślę, że jest to w sam raz kryzys w kwestii koronawirusa, to może te materiały można by było kupić właśnie z zarządzania kryzysowego. Można. No to się było to, wytłumaczę całą sytuację. Proszę Państwa, to było zrobione w ten sposób, żeby jakby zbilansować te wszystkie zmiany, ale jeżeli jest taka wola Rady, nie widzę problemu. Można ewentualnie te 4 tysiące zdjąć, jeżeli jest taka wola Rady. Dobrze. Potraktujemy to jako autopoprawkę przy głosowaniu. Rozumiem, że już nie ma więcej głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/23? Proszę o głosowanie teraz. Głosujemy wraz z autopoprawką, o której przed chwilą usłyszeliśmy. Kto jest za? Przeciw? Wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 23. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność, ale proszę Państwa, może tak poza...